Przez męża nie rozwinęła się skrzydeł i mimo to nadal go kochasz? Nie mówmy o przeszłości. To nie przeszłość. Gdyby twoje usta powiedziały mi to, co mówią twoje oczy, byłbym szczęśliwy. Jestem ci wdzięczna za to, co dla mnie zrobiłeś. Nikt nie okazał się wobec mnie tak wspaniałomyślny. Zrobiłem to, bo cię kocham. Po raz pierwszy w życiu wierzę w miłość. Między nami nic nie ma. Nie mogę cię kochać. Więc dlaczego, gdy jestem obok, twoje serce zaczyna szybciej bić? Jedynym uczuciem jest wdzięczność i odrobina litości po tym, jak potraktowało cię życie. Nadal kochasz Fernanda? Pójdziemy? Powiedz, że tak. Zasłużyłyście na porządną burę. Chyba nie mówisz poważnie. Właśnie, że mówię, kurzy muszczku. Nie złość się, nie zrobiłyśmy nic złego. Idź do swojego pokoju. Porozmawiam z tatą. Nigdzie nie pójdziesz. Obydwie macie tu zostać i słuchać. Skąd pomysł, żeby tę resztkę pieniędzy, którą mamy, wydać na bilety na mecz? Haruję jak dziki osioł, a ty i tak bez przerwy powtarzasz, że nie mamy na bieżące potrzeby. Mam to uważać za żart? Poza tym, jak śmiałaś podjąć decyzję bez konsultacji ze mną? Ale czego innego można się spodziewać po kobietach? Ile pieniędzy byś im nie dał, wszystko przepuszczą, na głupoty. Więc nie pójdziemy? Jednego jestem pewna, porywacz miał rację. Nie jestem dla ciebie. Spójrz mi w oczy. Podaj ręce. A teraz powtórz to, co przed chwilą powiedziałaś. Powtórz. Nie chcę cię słuchać. Oczywiście, właśnie pokazałem ci, że kłamiesz. Do tego nazwałeś mnie kłamczynią. Twoje zachowanie jest bardziej wymowne niż słowa. Nie pochlebiaj sobie. Nie wszystkie kobiety dałyby się zabić, by być z błyskawicą. Nie ponaglam cię. Wiem, że najpierw będziesz chciała uporządkować swoje życie. Proszę tylko, byś zaakceptowała fakt, że ty też mnie kochasz. Nie smuć się. Dlaczego pytałeś mnie o Diego? Przepraszam za tamte słowa. Przeraziłem się, że to może być prawda. A przecież powinien istnieć tylko tata. Zawsze. Tak właśnie jest. Spóźniłeś się. Oddałam serce innemu. Mam męża, ułożone życie, rodzinę. Daj mi szansę. Daj szansę sobie. Wszystko w porządku? Rozmawiamy. Nie zauważyłeś? Chciałam tylko pomóc. Proszę cię. Nie cieszycie się, że idziemy jutro razem na ten koncert? Nie. Jasne, że się cieszymy, ale ja nie mogę. Muszę się uczyć do egzaminów. Mam też kilka zaległych wypracowań. To tylko jeden wieczór. Szkoda by było stracić taką okazję. Jeśli Andrea mówi, że musi się uczyć, to na pewno tak jest. Pójdziemy sami. Możemy zaprosić Laurę. Dzięki temu bilet się nie zmarnuje. Laurę? Dlaczego nie? Niezły pomysł. Tyle lat już tu pracuje i nigdy jej nigdzie nie zapraszaliśmy. Spytam ją.
Bardzo chcę iść, ale nie mogę, bo muszę się uczyć do egzaminów. Następnym razem na pewno znajdę czas. Nie ma sprawy. Idę do Laury. Może, tato, mógłbyś poprosić znajomego z pracy albo z klubu? Po co? To z Laurą to świetny pomysł. Wcale nie. Może nie lubi muzyki klasycznej? Może będzie się nudzić? Nudzić? Tak, nudzić sam. Pomóżmy jej zdecydować. Nie mów tak do Juliet. I tak już idę. Proszę cię. Nie musisz się za mną wstawiać. Sama potrafię się bronić. To prywatna rozmowa. Możesz nas zostawić? Nie rozumiem, co ty w niej widzisz. To kobieta po przejściach, zamężna i z dzieckiem. Myśli tylko, jak cię wykorzystać. Interesują ją tylko twoje pieniądze. Co ty mówisz? Nie mów rzeczy, których mogłabyś potem żałować. Nie wiedziałam, że pieniądze pochodziły od Diego. Nie miałaś pojęcia, ale bardzo ci się przydały. Na pewno chcesz więcej, bo inaczej po cóż byś przychodziła na stadion? Przecież nie po to, żeby mu śpiewać serenady. W jaki sposób chcesz go tym razem wykorzystać? W jaki sposób? No powiedz. Jeśli go chcesz, weź sobie. Mnie on nie interesuje. Nie kocham go. O co poszło? Dlaczego się jej tłumaczysz? Albo udaję, albo naprawdę... Zacznij wreszcie myśleć. Chodzisz z głową w chmurach i popełniasz głupstwo za głupstwem. Nie wiem, o co ci chodzi, ale jeśli zamierzasz wrzeszczeć, idź gdzie indziej. Właśnie zorganizowałaś ojcu i Laurze randkę. Randkę! Co miałam zrobić? Tylko to mi przyszło do głowy. Jeśli ci się nie podoba, załatw to inaczej, zamiast się na mnie wyżywać. Te twoje treningi piłkarskie podnoszą ci poziom agresji. Nie gadaj głupstw. Więc się tak nie zachowuj. Laura ci pomaga. Gdyby nie ona, wczoraj tata zobaczyłby cię w telewizji. Faktycznie, ale to, że trzyma w tajemnicy przed ojcem moje treningi, nie oznacza, że pozwolę jej zająć miejsce mamy. Nasz ojciec to nie własność publiczna. Nikt nie będzie się z nim wiązać. Nikt. Nic nie rozumiem. Przecież rozmawialiśmy. Uspokajałaś mnie, że między Diegiem i tobą nic nie ma. Wydawało mi się, że wszystko sobie wyjaśniliśmy. Nie rozumiem, o co masz pretensje. O co? Jesteś ostatnią osobą, jakiej bym się tu spodziewał. Twoja matka przyszła życzyć mi powodzenia podczas meczu. Czyżby? Może słuchała mnie zbyt uważnie, ale nie o tym rozmawialiście. Prosiłem, żebyś się nie wtrącała. Przepraszam. Lubię jasne sytuacje. Dużo myślałam o naszej wczorajszej rozmowie i dzisiaj przyszłam tu, żeby wyjaśnić wszystkie niedomówienia. Skoro tak, wczoraj mnie okłamałaś. To, co mówiłaś o swoich relacjach z Diegiem, to tylko twoje pobożne życzenia. Tak mam to rozumieć? Ten chłopak coś w sobie ma. Proszę cię, gówniarz z prowincji, żaden gówniarz z prowincji, mylisz się. Właśnie tak wygląda. Spójrz na to zdjęcie. Ktoś mógłby powiedzieć, że to syn Błyskawicy. Błyskawica nie ma z nim nic wspólnego.
matka prostaczka. Synalek na pewno jest podobny do setek innych małomiasteczkowych nastolatków. Dlaczego tak go wyróżniasz? Przecież nie jest z rodziny. Wszystko ci się pomieszało. Nieprawda. To ty jesteś zdenerwowana i plączesz się w tłumaczeniach. Ta agresja jest niepotrzebna. To nie agresja, to szczerość. Prawda? Chcesz szczerości. To, co powiedziałam ci wczoraj, nie było pobożnymi życzeniami. Powtórzę to przed Diegiem. Między nami nic nie ma. Nie interesuje się jego życiem. A ty? Co ja? Co cię łączy z moją mamą? Nie jestem głupi. Zawróciłeś w głowie wielu kobietom. Juliecie, Lucie. Nieprawda. Nie chciałbym, żeby to było dla ciebie jasne. Rozmawiamy jak mężczyźni. Dlatego mówię Lucia, nie mama. Kim jest dla ciebie? Twoją matką. Żoną Fernanda Leiry, który został porwany 5 lat temu, kiedy miałeś 10 lat. Nie potrzebuję twojej litości. Uważasz, że się nad tobą lituje? Żal mi, że ludzie odtrącają moją wyciągniętą dłoń. Zaczekaj. Sam już nie wiem, co myśleć. Jeśli chcesz być przyjacielem rodziny, nie ma sprawy. Sądziłem, że masz wobec mojej mamy poważniejsze zamiary. Wtedy na pewno byśmy się nie dogadali. Nie dogadalibyśmy się. Nie znoszę tej bazarowej handlarki. Mam swoje powody, wierz mi. Nie mówimy o niej, tylko o chłopcu. To świetny pracownik. Ambitny, odważny. Jest jej synem. Co to ma za znaczenie? Ten chłopak w pracy daje z siebie wszystko. Gdyby choć połowa naszych pracowników miała takie podejście, firma mogłaby się dużo szybciej rozwijać. I oczywiście w firmie nie ma więcej takich ludzi. Na wysokich stanowiskach nie. Mam tu na myśli kogoś, kto zadziałał niedawno na szkodę firmy. Jestem przekonany, że pomysł, żeby zaprosić sponsorów do telewizji, był jego. Ja nie angażuję się w pracę? Nie jestem ambitna? Jesteś moją córką. Sabatarowie mają ambicje we krwi. Przepraszam cię, miałam kilka spraw i nie udało mi się wcześniej. Nie szkodzi. Byłam w supermarkecie i kupiłam wszystko, co jest potrzebne do nowego menu. Zapomniałam zeszytu z przepisami. Nie przejmuj się. Widziałaś? Twój syn jest sławny. Przystojniacy, wyglądają jak rodzina. Kupię kilka gazet i zachowam na pamiątkę. Będziesz chciała jedną? Dziękuję. Jutro musisz wstawić tu ogromny telewizor. Po co? Żeby wszyscy kupcy z bazaru mogli obejrzeć mecz. Felipe i ja staramy się kupić wejściówki, ale za bardzo na to nie liczę. Nie będzie żadnego telewizora. I proszę ani słowa więcej o Diego Valdezie. Nie chcę o nim słyszeć. Zostawisz mnie z tym? Rozbolał mnie już język od powtarzania. Nie chcę, żebyś grał w tym meczu. Ludzie kupują bilety. Nie mogę się już wycofać. Rób jak chcesz.
Byłeś przy mnie w dobrych i złych chwilach, kiedy grałem w sierocińcu i kiedy przeszedłem do pierwszej ligi. To, co osiągnąłeś, zawdzięczasz sobie. Nie byłbym tak dobry, gdybyś wszystkiego mnie nie nauczył. Patrzyłem na ciebie i wiedziałem, co mam robić. Jutrzejszy mecz będzie początkiem końca. Pomóż mi, by tak się nie stało. Doradź mi, powiedz, jaką obrać strategię. Osoba, z powodu której zgodziłem się wziąć w tym udział, nie chce mnie znać. Mogę? Jest pan u siebie. Co się stało? Chciałbym panią gdzieś zaprosić. Beatrice i mnie byłoby miło, gdyby towarzyszyła nam pani na koncert